goście, już Rojek. To tu, jeszcze będzie daleko za chwilę zagranie tam na Mendaka, tak to się dzieje, ale Adam Koperski z wrazku jest tym Sobelem. To warciarze przy piłce. No dobrze, można tu, wydaje się, śmiało dopisać te trzy punkty, chociaż dopóki piłka w grze, nie powinniśmy tego robić, bo futbol nie takie sytuacje widział. Natomiast jakże to ważne, jakże cenne trzy punkty, w końcu zwycięstwo w Śremie. A wiemy, jaki ścisk jest w tej tabeli i te trzy punkty przy dobrych wynikach drużyn z czołówki mogą nawet nam dać drugą czy trzecią lokatę, więc naprawdę tam jest ciasto. Dobrze, teraz Krzysztof Kozłowski powalczył, faulowany i jeszcze będzie rzut wolny dla warciarzy. To już 90. minuta, to za chwilę już sędzia powinien pokazać, o ile przedłuży to spotkanie. Już Forszpaniak do Koperskiego, Koperski do Mrotka, ten wycofuje do Forszpaniaka. Dawid Forszpaniak jeszcze z Mrotkiem tam sobie pograją. Skoczyła teraz ta piłka tuż przed nogami Korbiana i na szczęście zostaliśmy w jej utrzymaniu. Koperski ciutko teraz. Natomiast bezbłędnie stoperzy gości. Trzeba jeszcze wracać, trzeba tu obronić, bo przecież każdy gol równie ważny. Już grają goście, Śmiatacz. Mocne zagranie, był tam Barwiński, ale utrzymują się przy piłce goście. Rojek. Będzie daleko, tak, tam pewnie na Kostrzewę, jednak Janicki w tym wszystkim najprzytomniej. Forszpaniak do tyłu, do Koperskiego. Koperski, walczy tutaj Barwiński. Górą jednak goście, dobrze, tam Adam Koperski powstrzymał Mendaka. I raz jeszcze, teraz Kordian Mrotek. Jeszcze utrzymuje się Kordian przy piłce, jest w środku Dybin. Dobre, teraz prostopadłe zagranie do Tymka Barwińskiego, gdzieś tam wypychany. Wiemy, jakim filigranowym zawodnikiem jest Tymek Barwiński. Nie miał szans tutaj w pojedynku fizycznym. Trzeba wracać. Tutaj Wojtek Czech do bloku, do Śmiatacza. Śmiatacz będzie dośrodkowywał. Tak też się dzieje. Koperski jest tam, gdzie być powinien. Jeszcze walczą. Jeszcze chyba kopnięty tam Mrotek. Na szczęście Janicki tam, gdzie być powinien. Jeszcze Janicki. Jeszcze do Niego. Dawaj, Muras, dawaj. Jeszcze raz. No, jeszcze musimy tutaj spróbować. Jeszcze Dybin do boku chciał tam do Koperskiego, ale... I koniec! W tym momencie główny arbiter tego spotkania kończy mecz Warta Śrem 3, GKS Rychtal 1, a więc 3 punkty zostają w Śremie. Brawo Warcia!